W tym roku w ramach wolontariatu pracowniczego realizowaliśmy projekt mający na celu remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie, w którym w grudniu tego roku stanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Chcieliśmy, żeby garaż był przygotowany dla tego samochodu, żebyśmy nowy, fabrycznie nowy samochód mogli przyjąć w ładnym garażu i nie musieli później z nowym sprzętem realizować jakichś prac budowlanych, malowania i tym podobnych. Największym problemem było spięcie do kupy, spięcie ekipy, bo część z nas pracuje, część z nas uprawia rolę. Chłopaki mają też swoje obowiązki w domach, część wyjeżdża za granicę i nie mieliśmy zbyt wielu dni, żeby móc spotkać się całą ekipą. Także robiliśmy to popołudniami, wieczorami. A największym chyba problemem tu to było wylanie posadzki. To była największa chyba praca i cieszę się, że się udało. Bycie liderem powoduje wiele obowiązków. Trzeba ludzi czasem namawiać, czasem też ulegać im, bo nie każdy ma czas wtedy, kiedy mam ja. Ja nie mam wtedy, kiedy mają oni. I wydaje mi się, że drugi raz już chyba nauczył mnie kilku problemów, z którymi borykałem się podczas pierwszego wolontariatu i teraz było wiele lepiej. Skłoniło mnie chęć pomocy chłopakom, szczerze, którzy nieważne na porę dnia czy nocy wyjeżdżają do akcji i kiedy była możliwość pomocy im, chciałem po prostu wziąć w tym udział. Spodziewamy się jakichś kolegom winowego auta gaśniczego, więc nowe auto powinno stać w nowym garażu. Przewidywane rezultaty to zwiększenie mobilności jednostki, poprawa warunków socjalnych strażaków. Chcemy tu zrobić małe zaplecze takie, którym będziemy się mogli umyć po przyjeździe ze zdarzenia. Zmniejszenie zużycia prądu, bo nie ukrywam, że był to duży problem. Nowa posadzka na pewno pozwoli utrzymać wyższą temperaturę w miesiącach zimowych i zmniejszyć koszty ogrzewania. Ponadto nie ukrywam, że aspekt wizualny też jest bardzo ważny. W brzydkim i starym garażu nowy samochód się komponuje.